Robert Różenko z nami po zwycięstwie, serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję, witam, cześć. To już nie pierwsza twoja walka wieczoru na Contender Fight Night? Druga, pierwsza była w Karpaczu. Jeszcze wcześniej miałem walkę wieczorem takiej mniejszej gali, współorganizowanej przez tutaj też również organizatora pod nazwą Manific. Taka amatorska impreza, ale półzawodowa, przepraszam. Też miałem walkę wieczoru, czyli trzecia moja, można powiedzieć, walka wieczoru. Jak oceniasz walkę? Dla mnie to był duży proces od ostatniej mojej walki, bo w zeszłym roku zrobiłem tutaj na Jeleniej Górze krwawą, mocną walkę. Potem szybko wzięliśmy drugą na Fight of Empire. Tam nie zagrała w ogóle głowa, tam mnie nie było. Zdecydowałem się teraz na pomoc trenerską, trenera personalnego Michała. No i jak widać była sprężynka, tak zwana w moim wykonaniu. Był dynamit, było parcie do przodu, były odpowiedzi. Troszkę początek sam czuję, że wiem, że się zawahałem, ale później wszystko fajnie zaczęło grać. Dwie wybrony, przez przypadek to kolano, no ale to nie było intencjonalne, było to po prostu przypadkowe. Także myślę, że podobało się na pewno. Widać też było, że byłeś bardzo skupiony na tej walce i no, energia buzowała w to. Są na Jelenia Góra. Ja jestem z Jeleniej Góry, uczyłem się w Jeleniej Górze, pracowałem w okolicach Jeleniej Góry, dalej pracuję w okolicach Jeleniej Góry, mieszkam niedaleko w Ościankowych, w tej miejscowości. No, to jest moje miasto, ludzie mnie to znają, ja znam ludzi, zresztą było widać, słychać po publice, że są wszyscy za mną. Tak? Czyli nie było innej opcji, tylko zwycięstwo. Wiesz, rok temu też nie było innej opcji, ale były inne przeciwności. Teraz wszystko zagrało, zagrała głowa, zagrały ręce. My w rok czasu z trenerem głównym Pawłem Leksym wywróciliśmy część mojej stójki do góry nogami. To jest dalej proces tworzony. Ja się dalej uczę nowych rzeczy. Dalej to przebudowujemy. To była, mówiłem w wywiadzie gdzieś tam przed walką, wersja 2.0, ale to było skromne 1.8. Takie te, powiedzmy, z turbinką. A niedługo będzie 2.0 i idziemy po coś więcej, tak? Czyli będziesz się rozglądał za innymi organizacjami, tak jak mówisz, walczyłeś w Empire? Walczyłem na Gladiator Arenie, Fight of Empire, walczyłem na CFN-ie, walczyłem na Manifiku, parę tych organizacji odwiedziłem, różnych, różnie mi się w nich walczyło, z różnymi skutkami. Ale doświadczenie zawsze jest doświadczenie, prawda? Doświadczenie jest doświadczeniem, wyjąłeś mi to po prostu z ust. Ja chcę się rozwijać na każdym, nieważne w jakich organizacjach, ja chcę iść do przodu, chcę być coraz lepszym zawodnikiem, stawiać sobie coraz wyższe cele, no i kiedyś sięgnąć po coś większego, ale to chyba każdy o tym marzy. Czyli są te marzenia, nie jest to tylko hobby w wolnym czasie? Znaczy, jest to hobby w wolnym czasie, ale zajmuje cały mój wolny czas to. Ja pracuję i trenuję i śpię w domu. Tak można powiedzieć, tak jak z żoną moją, na całe szczęście rozumiem, wspieram je w tym wszystkim. Wie, że sobotę, niedzielę jestem w domu, ale od poniedziałku do piątku mi po prostu nie ma. Dziękujemy żonie, że jest taka wyrozumiała. No i co, do zobaczenia na kolejnych galach, prawda, tutaj. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich.